Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, nanoleksik, tak jak widać, EX albo ewentualnie X, produkt do odtłuszczania powierzchni przed powłoką, tudzież woskiem, ewentualnie do wymywania pas, gdzie, ale ja osobiście wolę do właśnie używania go przed, to jest takie finalne odtłuszczenie, jeżeli chodzi o wosk, powłokę. IPA po prostu aż miło, ale on w sobie ma jakieś dodatki, to nie ma tematu, bo jest, pracując z nim odczuwasz, że ma jakiś olejki, nie wiem, coś ma, co pozwala na płynną pracę. Tak jak widzisz, wytrzaskałem go praktycznie już do zera, także coś o nim wiem. Tutaj dzięki Jakub za produkt, który jest fajny, zajebisty, naprawdę jest bardzo fajny, rewelacja. Praca produktem jest banalna, tak naprawdę banalna, na mikrofibrę, ewentualnie tudzież też na panel Z2 strzały, rozprowadzasz, lecisz następny, zresztą zobaczysz jak ja to robię. Próbowałem nim wymywać pasty, ale się zablokowałem, próbowałem nim wymywać pasty, spoko, rewelacja też, ale szkoda, wolę K2 Pro Cleaner, rewelacja, na chwilę obecną. Nie widzę konkurencji, jeżeli chodzi o wymywanie past, 15 zł za płynu, a robi to naprawdę super. Tutaj położyłem tak, powłokę Cleantecha, położyłem powłokę, którą testowałem tam z grafenami, położyłem woski, teraz sobie tak kalkuluję, niewidzialną wycieraczkę, na razie wszystko siedzi. Atakujesz tym produktem, zresztą zobaczysz jak ja to robię, atakujesz tym produktem, dajesz godzinę na odparowanie i kładziesz powłokę, tudzież wosk. No dobra, słuchaj, z mojej strony to wszystko. Produkt fantastyczny, naprawdę, bardzo mi usiadł. Ja zaproszę Cię do dalszej części filmu, gdzie pokażę Ci, jak ja pracuję tym produktem. Zresztą Jakub ma tam chyba swoją stronę, coś z połyskiem, jak to było, kurczę, ta strona, ja pierdzielę. Czy Nanoleksa to jest? Nie pamiętam, ale jak znajdę, to postaram się link wrzucić, jak on działa z tym produktem. Tam jasno i klarownie to opisał. A Ty zobacz, jak dziadzia bawi się eksem, jeżeli chodzi o finalne przygotowanie pod powłokę. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Dobrze, EX. Ostatnie namaszczenie przed powłoką, tak jak widzisz, przygotowana. Pojechałem już dwa razy K2 Pro Cleanet. I teraz finalnie przed powłoką Nanoleksik EX albo X, zależy jak to woli. I później wskakuje oczywiście po godzinie Cleantech, powłoka Cleantecha. No dobra, jedziemy. Nawilżę sobie solidnie. Panelik, rozprowadzenie. I zostawiam. Panelik, mikrofibra, rozprowadzenie. Delikatnie oczywiście. Na dole też delikatnie. Wszędzie delikatnie. I odwracam mikrofibrę. Jeden panel. Jedna strona mikrofibry. I rozprowadzam. Ok, tu widzę niedociągnięcie, a ładnie przysycha już, jak to mówią, otwiera lakier w tej chwili produkt, tu już tylko na mikrofibrę, bo jest mały panelik. Ok, i wracam. Tak jak widać, widzisz pozostałości, teraz będę to zbierał, powolutku, pomalutku. Bez docisku zgarniam to. I to jest cała filozofia pracy tym produktem. Rewelacyjny, bardzo mi się podoba. O, i tu już czuję, że odpuścił. I teraz tu. Delikatnie zbieramy. Jak poczuję, że mi się za bardzo uzupełniła mikrofibra, to zmieniam stronę. Tu było, czyli teraz ta strona. I pstryk. I lecę.
jest taki troszeczkę niby słuchawy, ale czuć, że ma jeszcze jakiś dodatek. Bardzo fajnie. Okej. I zbieramy. Dobrze. Już mi się mikrofibra uzupełniła. Wymianka. Ta tu biorę nową. Pyk. O, i zbieram. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Czuć w pewnym momencie taki opór. Raczej to nie jest opór, wiem gdzie jest produkt. I bez docisku przejeżdżam delikatnie i go zbieram. O. Elegancko, druga strona. Dobrze. I zostawiam. I kolejny panel. Tutaj po długości, bo za bardzo. O, tu już czuję, że jest uzupełniona. Odwracam. I od razu inna robota. Jeszcze lustereczko. Trzeba będzie zaatakować. No fajno, fajno. Odwracamy. Druga strona. Tu jeszcze przy klameczce. Wnęka dociskam tylko. O. No dobrze. I po robocie. Szybko, sprawnie i namiętnie.